To, że wczoraj zepsuł ci się telefon, to, że coś nam się wydarza w życiu, coś, z czym się nie zgadzamy, coś, co nas smuci, coś, co nas boli, coś, co nas wkurwia, coś nie idzie nam po myśli. Jesteśmy do czegoś przyzwyczajeni i nagle robi się stop i tego nie ma. Na przykład z tym telefonem. Wiem, że miałeś tam pozapisywane zdjęcia, filmiki, jakieś notatki swoje. Telefon to nie tylko zabawka do oglądania jakichś filmików na TikToku czy na czymś, ale też tak jak w twoim przypadku, jest to nowoczesny pamiętnik, nie? Kiedyś pisało się na kartkach, chociaż wiem, że ty też to robisz, no ale teraz też pisze się na telefonie. Nie ma w tym nic złego za bardzo, nie? Można korzystać z technologii i tak dalej. Więc doskonale cię rozumiem. Pojawiły się w związku z tym myśli o wypiciu, ale te myśli o wypiciu nie pojawiły się dlatego, że telefon ci się zepsuł, tylko dlatego, że jesteś uzależniona. I dla nas, osób uzależnionych, trudno jest wtedy, kiedy dzieje się coś nieprzyjemnego w życiu. To wtedy jest nam najtrudniej. Wiem, że piliśmy w każdych chwilach życia, w tych radosnych, fajnych i tak dalej, w każdych. Jakby nieważna była okazja, bo to osoba uzależniona pije bez okazji, a w okazję to tylko sobie tam przekłada w głowie, że to mu się należy, nie? Ale pijemy w zwykłe dni, więc to są takie preteksty, nie? I to, że wczoraj chciałaś się właśnie napić, to nie dlatego, że telefon się zepsuł, tylko dlatego, że jesteś uzależniona. Dlatego, że nie mamy przepracowanych tych w sobie wszystkich emocji. I powiem ci, to są takie testy, nie? Od życia. Życie będzie rzucało ci takie kłody pod nogi. To w świecie nieuzależnionym, wiem, że ciężko w to uwierzyć, ale no, są tacy ludzie, którzy nie są uzależnieni. Dla nich to jest, powinno być przynajmniej normalne. To, że coś się psuje, to, że coś złego się dzieje, to, że coś nieprzyjemnego nas spotyka, no to powinno to być traktowane jako po prostu codzienność, problem, coś się wydarzyło. To, że mi się telefon zepsuł, to nie znaczy, że ja sięgam po butelkę. To znaczy, że zrobi mi się na chwilę przykro i szukam rozwiązania. Próbuję go naprawić, nie da się go naprawić, no nie wiem, kupuję nowy. Na przykład, albo wyjmuję gdzieś jakąś starą cegłę używaną, też taką mam, leży, działa, działa. Nie wiem, gdzie ładowarka tego, ale działa, nie? I szukamy rozwiązań, nie? Teraz właśnie życie cię testuje, bo najtrudniej jest nie sięgnąć w tych ciężkich chwilach. Spotkało cię coś przykrego, łatwiej zapić. I jak ty będziesz wytrzymywać takie ciężkie chwile, to sobie zasłużysz na tą trzeźwość. Bo to właśnie chodzi o to, żeby utrzymać trzeźwość w tych trudnych chwilach. Takich jak coś przykrego nam się trafi, jak telefon się zepsuje, jak się pokłócimy z kimś, jak kierownik nas wkurwi w pracy, jak coś tam, jak się szklanka zbije. Uwierz mi, że jak się szklanka zbije, to ktoś się chce najebać, rozumiesz? Bo to taki pretekst, bo gdzieś tam te emocje są już tak porozpierdalane, że to wystarczy. To wystarczy, że szklanka się zbije i to jest pretekst do tego, żeby się napierdolić. Ty wiesz, ile ja miałem takich sytuacji. Powiem ci, że bardzo dobrze, że poszłaś pobiegać. To jest najlepsze, co mogłaś jak zrobić. Wypierdolić z siebie te złe emocje. Fajnie, że miałaś to tylko przez 1,5 sekundy. To jest to, co ja ci opowiadałam kiedyś, że mam u siebie. Raz na pół roku gdzieś pojawi się taka iskierka, że wiesz, kurwa, bym się napił, nie? Ale to trwa dosłownie tyle, no tak jak ty mówisz, sekunda, półtorej i to znika. I to znika, no bo to gdzieś ten demon powraca, no bo to jest choroba do końca życia. Ale to nie znaczy, że mamy tutaj z głową w dół chodzić i padać na kolana i o Jezu, jaki ja nieszczęśliwy, obym ja się nie napił. Nie, kurwa, wstajemy, głowa do góry, idziemy pobiegać, bierzemy zimny prysznic, jestem piękna, jestem zajebista, kurwa, nic mnie nie pokona, jebać to. I tyle. I żyjemy krok po kroku, rok po roku, przyjdzie czas, gdy wyjdziesz z mroku.